Cześć, z tej strony Kamil Szeptycki. Serdecznie pozdrawiam przyjaciół legalnej kultury i zapraszam do obejrzenia filmów Czarna Owca i Gorzko Gorzko, oczywiście z legalnych źródeł. Cisza tu! Jakieś głowy rękoma! Łącz! Kamienie na szaniec, no to już kilka lat temu, to był ważny film i był dość mocno też wypromowany i dużo osób go obejrzało i faktycznie ten czas był dla mnie bardzo ważny. Jako dla mnie, dla człowieka, dla aktora. Ja byłem wtedy na drugim roku studiów, więc byłem kompletnie, to było moje właściwie pierwsze zadanie przed kamerą. Nie miałem wcześniej praktycznie w ogóle kontaktu z kamerą. Więc to było takie potężne uderzenie i ci ludzie i czasem graliśmy nawet i na trzy kamery. To było faktycznie potężne przeżycie na bardzo wielu płaszczyznach. I paradoksalnie ja się bardzo cieszę, że przez te lata potem miałem trochę takiego też oddechu, że nie wpadłem w tę maszynę i nie byłem od razu eksploatowany. Ja też musiałem dokończyć szkołę, miałem jeszcze 3 lata szkoły przed sobą. Więc ja jako człowiek ostatecznie, jak widzę, że to wszystko zatoczyło teraz taki pewien rodzaj kręgu, jestem bardzo często w podobnych sytuacjach, w jakich byłem wtedy. I dzięki temu mogę trochę bardziej spojrzeć na to z perspektywy tych ostatnich lat. Czy coś przerobiłem, czy coś przemyślałem, czy coś się we mnie zmieniło, czy do podobnych zagadnień podchodzę już odrobinę inaczej, może dojrzalej. Więc to jest taki bardzo ciekawy czas i miałem po drodze kilka takich ról, które mówiono mi, że one sprawią, że będę teraz rozchwytywanym aktorem. I to się nie działo, bo tamto. Więc to jest bardzo ciekawe, że po raz kolejny spotyka mnie projekt, po którym ta kariera ma pogalopować i ruszyć. A dzięki temu, że nie pogalopowała, mogłem sobie poukładać sprawy życiowe. Mogłem się zastanowić, co jest dla mnie ważne jako dla człowieka. Mogłem sobie powyprowadzać różne jakieś, nie wiem, nawet traumy i mogłem się z nimi zmierzyć na spokojnie. Więc chyba powoli zaczynam być gotowy do tego, żeby witać karierę w moim życiu. Wielu ludzi ciężko pracuje, żeby powstał film. A tak niewiele trzeba, żeby go obejrzeć. Ważne, że z legalnego źródła. Przede wszystkim, co zabawne, jest to, że stosunek propozycji przyjętych przeze mnie i w jakiś sposób takie, w których wziąłem udział, a tych, za które podziękowałem, jest taki. I to są te, które niestety musiałem odrzucić, ponieważ w tym zawodzie, w tym kraju jest tak, że jeżeli zaczniesz grać w konkretnej jakiejś strukturze, czy w serialu, czy w filmie, dość szybko przylega do ciebie łatka. Ja musiałem, bardzo dużo wykonałem takich ruchów, które miały na celu to, żeby nie przylgnęła do mnie łatka na przykład chłopca z serialu, prawda? Bo potem nagle nie ma tych propozycji z fabuły. Więc starałem się jakoś to jeszcze tak dość mądrze wybierać. No nie wiem, na ile to się udało, ale ja ze sobą jestem w porządku, że pewnych rzeczy niestety, chociaż bardzo przydają mi się pieniądze w życiu i uważam, że są potrzebne, to niestety czasem musiałem zacisnąć pasa i podziękować. Natomiast jeśli chodzi o te role, to podobno starsi, mądrzejsi aktorzy mówili, że trzeba wytrzymać do 30. Niektórzy mówili, że do 40 i potem jest jakoś stabilnie. Ale generalnie ten zawód jest obarczony ogromnym ryzykiem tego, że nagle możesz przestać dostawać jakiekolwiek propozycje. Szczególnie jak się jest freelancerem jak ja, czyli nie mam etatu nigdzie. No to jest jazda bez trzymanki. To jest jazda bez trzymanki, ale ja lubię to w tym zawodzie, że on jest taki, że to wszystko może się zmienić w ciągu jednego dnia.
Zawsze można zrobić coś kreatywnego ze swoją wolnością. Na przykład obejrzeć film z legalnego źródła. No była pandemia, to już w ogóle wszyscy wiemy, że było ciężko i było naprawdę ciężko, bo po prostu wszystko stało i tej pracy po prostu nie było. I to był bardzo dobry czas. To wiadomo, że no, wszyscy jesteśmy ludźmi, trzeba za coś za coś trzeba żyć, ale wydaje się, że w dużej mierze to też zależy. Nie chcę mówić za innych. Mówię zawsze za siebie, bo jakoś się nigdy nie czuję, żebym miał jakiekolwiek prawo mówić za innych. Ale jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że dobrze wykorzystałem ten czas. Skoro nie mogłem pracować, to robiłem rzeczy, na które nie miałem czasu, kiedy pracowałem. I dużo sobie, bardzo dużo sobie przemyślałem a propos tego zawodu i tego, czego ja chcę, co sprawia, że jestem szczęśliwy. Co? Ja wiem, że chłopcy dojrzewają wolniej, ale no kurwa, no. Hej Google, jak zrobić rosół? Hej Google, jak stać się w końcu dojrzałym facetem? Te dwa filmy, które się zbliżają i które mają niebawem premierę, czyli Czarna Owca i Gorzko Gorzko, no to były dwa różne światy. W ogóle mi jakoś tak jak sobie przepatrzyłem ostatnio te role, które miałem okazję, w którym miałem okazję się wcielić, no to naprawdę się cieszę. Cieszę się, bo nie gram cały czas tego samego. Tu gram pogubionego narkomana, a za chwilę w tym samym właściwie secie gram bardzo dobrze urodzonego jakiegoś dżentelmena, który ma kompletnie inny profil. A jeszcze potem wchodzę w film z Alkiem Pietrzakiem, gdzie muszę schudnąć właściwie, muszę zredukować masę ciała po to, żeby wyglądać jeszcze młodziej, bo postać Tomka, którą gram, ma 25 lat, więc cała broda odpada i to wszystko, żeby pogodzić. Fajnie, bo naprawdę ten na przykład ostatni rok był taki bardzo barwny pod względem tych postaci, w które mogłem się wcielać. No i postać Tomka w filmie Alka Pietrzaka, Czarna Owca, jest zagubionym chłopakiem gdzieś po studiach, który jest youtuberem i cały czas gdzieś tam umyka od tej dojrzałości, dorosłości. A z kolei u Tomka Koneckiego w Gorzko Gorzko gram już bardzo, bardzo poważnego jakiegoś w świecie biznesowym człowieka, który za chwilę ma się żenić a jednocześnie skrywa pewien rodzaj tajemnicy w sobie, jest dość powściągliwy. Są fajne zadania, bo to pozwala wewnątrz się rozciągać tym przestrzeniom. To jest super. I to jest to, co mnie się bardzo w tym zawodzie podoba i czego chcę i do czego dążę. Żeby te postaci były jak najbardziej różne, żeby mając możliwość, móc jak najbardziej sobie je poróżnicować. Czarna owca, czy raczej czarny koń. Możesz być inny, kiedy jesteś sobą. Niezależnie jednak, kim jesteś, pamiętaj, że z kulturą z legalnych źródeł zawsze dobrze wypadasz. Ostatnio musieliśmy dograć takie offy do filmu. Przyszedł Alek Pietrzak, reżyser filmu Czarna Owca, do nas do mieszkania. I przypomnę, że w filmie Czarna Owca gram youtubera, człowieka, który jest za pan brat ze wszystkimi nowinkami technologicznymi. I się dowiedział, że nie mamy komputera w domu. Ja działam w takim analogu. Więc ja mam komputer, on jest w bieliźniarce, bo jakiś czas temu przestał działać i go tam odłożyłem, więc oczywiście korzystam ze smartfona i opłacam platformy. Nie oglądam materiałów na jakichś tam portalach, bo ich po prostu nie znam, nie orientuję się. Płacę uczciwie niewysokie relatywnie pieniądze i oglądam wtedy, kiedy chcę z legalnych źródeł. Natomiast u nas jednak królują w domu książki. Dużo oglądamy, ale też nie za dużo. No i tak mówię, no nie jest to takie, że... Jeżeli chcę zobaczyć film, to jednak za wszelką cenę staram się pójść do kina. Mhm.
Lubię kino, uważam, że ten sam film obejrzany na ekranie komórki, a obejrzany w filmie potrafi być kompletnie, to mogą być kompletnie dwa różne filmy. To jest primo, a secundo to jest pewnego rodzaju spotkanie też z innymi ludźmi. Przeżywamy to razem. Nagle się tworzy jakaś taka patchworkowa zbieranina ludzi i przeżywamy razem te same emocje. To jest nie do podrobienia i chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej. To, że nie musimy się znać, ale przez moment ci ludzie z ekranu nas zabierają w jakiś świat i przeżywamy go razem.